93 lata temu, tamtego 11 listopada 1918 roku, na ulicach polskich miast zapanowała euforia z powodu odzyskanej wolności. Tyle pokoleń na to czekało, wspominali świadkowie tego pamiętnego dnia, kiedy na rynkach gromadziły się tłumy. Każdy chciał być świadkiem tego, jak rodzi się Polska niepodległa. W Polakach obudziła się nadzieja, że przyszłość, chociaż trudna, zacznie zależeć od ich woli. Długo czekali na tak sprzyjający moment i potrafili go wykorzystać. Dzięki męstwu żołnierzy, ale też dzięki rozwadze i politycznej mądrości przywódców, Rzeczpospolita odzyskała upragnioną niepodległość. Wspominając dziś te trudne czasy, pamiętać należy o armii bezimiennych bohaterów, którzy pozwolili, że duch Polski nie umarł. To oni ukształtowali młodych patriotów, wykazujących się niezwykłym heroizmem, poświadczonym daniną w czasie II wojny światowej. Pod Budziszynem i zdobywaniu Berlina. Poległych, zamordowanych, zmarłych z ran i zaginionych w długiej i krwawej drodze do niepodległej i wolnej ojczyzny. Przedstawiciel wojewody mazowieckiego, kierownik delegatury w Ciechanowie, pan Grzegorz Wróblewski. KS Jurent.